Hej wszystkim, z tej strony Demonidias i moi drodzy, zapraszam was na naprawdę wyjątkowy film w historii mojego kanału, ponieważ będzie to pierwszy na świecie wywiad z jednym z twórców nadchodzącego Dark Souls Arch Thrones, czyli najpopularniejszej po prostu modyfikacji do Dark Souls 3, jaką kiedykolwiek chyba świat widział. Gameplay trailer w ciągu paru dni zdobył 500 000 wyświetleń, co jest naprawdę niesamowitym wynikiem jak na soulsowe modyfikacje i okazuje się jeszcze, że jeden z twórców, właśnie z którym za chwilę porozmawiamy w tym filmie, jest jeszcze Polakiem, w związku z czym rozmowa będzie jeszcze przyjemniejsza do oglądania, także mam nadzieję, że wam się to spodoba. Poruszyliśmy wiele tematów, porozmawialiśmy oczywiście o Dark Souls Arch Thrones, dowiemy się trochę o fabule, po raz pierwszy też właśnie w internecie zostanie to zdradzone właśnie w tym filmie, ale również o tym, jak wygląda świat, jakimi problemami twórcy się borykali, jak będzie wyglądała mechanika przeciwników, naszej postaci, którą będziemy oczywiście sterować, jakie są tak naprawdę pomysły na też konstrukcję świata w tej modyfikacji. To i wiele, słuchajcie, pytań jest też zawartych w rozdziałach pod filmem, czy też w opisie. Możecie sobie zobaczyć, jakie tam są pytania poruszone w tym filmie. Jeżeli na przykład konkretne jakieś rzeczy was interesują, to możecie sobie od razu przeskoczyć do nich. A od razu też powiem, że film tutaj zawiera napisy w języku angielskim, więc jeżeli ktoś na przykład chce sobie obejrzeć to wraz z napisami, będą też oczywiście napisy polskie, ale jak ktoś chce sobie to na przykład przetłumaczyć, no to jak najbardziej jest taka możliwość. Słuchajcie, twórca, z jakim sobie porozmawiamy, to jest Cyjanik, z którym naprawdę miło się rozmawiało i powiem wam, że naprawdę mnie bardzo zaskoczył, bo to on napisał pod moją reakcją na gameplay trailer właśnie komentarz, że jest deweloperem. Cyjanik, serdecznie pozdrawiam i słuchajcie, chyba nie będę przedłużać tak naprawdę. Zachęcam was gorąco do zapoznania się z twórczością właśnie Cyjanika, do której link znajdziecie też w opisie. Tam jest też link do oficjalnej strony twórców modyfikacji, a także jest miejsce, gdzie można po prostu poczytać sobie więcej o tym projekcie, a także wesprzeć w tym i finansowo twórców, co jest naprawdę bardzo istotne, bo to są niesamowici pasjonaci, którzy tworzą coś niesamowitego, no customowi, bossowie, przeciwnicy, lokacje, no to jest też po prostu pięknego, dzięki czemu będziemy mogli się dość długo pobawić. A ile dokładnie? Tego też dowiecie się właśnie z tego filmu, bo również zapytałem o długość rozgrywki na tym modzie. Tymczasem, moi drodzy, nie przedłużam, tylko od razu przechodzimy do wywiadu, także zaczynamy. Cześć, moi drodzy, moim i waszym gościem jest dzisiaj Cyjanik, czyli jeden ze współtwórców modyfikacji, którą wam ostatnio pokazywałem na kanale i która zapowiada się naprawdę niesamowicie i chyba jest najpopularniejszą zapowiedzią wszystkich modów w historii Soulsów. Cześć. No tak w skrócie, cześć. Dzień dobry. Tak, napisałeś komentarz, tak może powiem tylko, jak to się w ogóle stało, że ten wywiad, tutaj nasza rozmowa się przydarzyła, bo napisałeś komentarz pod tym filmem, który właśnie wrzuciłem ze swoją reakcją o modzie, że jesteś jednym ze współtwórców, nie, tej modyfikacji. I tak pomyślałem, że to byłoby, kurczę, niesamowite, aby na polskim YouTubie coś takiego w sumie po raz pierwszy zrobić, czyli pogadać o tym, jak się tworzy mody, jak zacząć, ewentualnie jakie to tam są trudności po drodze z tworzeniem moda, w ogóle czego się uczyć, czy są jakieś inne osoby, jak je znaleźć, no i przede wszystkim, czy można coś wam pomóc, tak, tutaj z tym modem jeszcze, no i też, czy tutaj może, miejmy nadzieję, czegoś się o tej modyfikacji dowiemy w tym filmie, ale może tak po kolei, co? Byśmy zaczęli, czyli właśnie w jaki sposób w ogóle to się stało, że jesteś tu, gdzie jesteś. Jak ta twoja historia wyglądała z modowaniem, bo... No dobra. To jest ciekawe. Tak od samego początku. No generalnie to dołączyłem do tego projektu 5 października w 2001. W 2021 dostałem od nich wiadomość na Discordzie i na Twitterze. No i tak generalnie to napisali, ponieważ spodobała im się moja twórczość i potrzebowali wtedy kogoś, kto będzie im pisał inteligencję przeciwników i zdarzenia w grze. I zgodziłem się dołączyć. A, to fajna sprawa, że w ogóle tak sami cię znaleźli. A to było tak, jak mogę dopytać o tą twórczość, to było coś właśnie też z Soulsów, czy jeszcze w innych grach się coś tam bawiłeś? Tak, znaczy się w innych grach nie, w Soulsach tak, ale to już chyba też będzie poruszane w innym pytaniu. Mhm, dobra, no spokojnie. Tak właśnie też powiem, że tutaj sobie tą listę pytań przygotowaliśmy wcześniej, żeby przypadkiem nie zdradzić czegoś przedpremierowo z moda. No to jest dość ważne, no bo tutaj nie odpowiadasz sam za to, więc trzeba, wiadomo, trzymać się pewnych zasad, tak, całego teamu. Dokładnie. A tak jak właśnie mówimy o tym tworzeniu modów w swojej pracy, to jak to w ogóle, powiedz mi, wygląda, jakby ktoś chciał, na przykład słuchając teraz tego filmu, tego wywiadu lub oglądając, stwierdził, że kurczę, chciałbym na przykład zacząć bawić się modowaniem, szczególnie w Soulsach, bo tak patrząc po ilości modów w kontekście popularności tych gier, to ilość modów jak na Soulsy to jest bardzo mała, nie? To chyba jest trochę trudne, co? Albo nie wiem, niewdzięczne zadanie, żeby modować te gry. Jak to w ogóle, powiedz mi, zacząć, nie? No więc aktualnie zostało to sporo uproszczone. Jeśli chodzi o tam Soulsy właśnie 1 czy 3, no to mamy stronę oraz serwer na Discordzie. Mhm. Jest to strona i serwer są tworzone przez takie dość duże community, które właśnie się tym znajduje. Jest taki serwer Discordowy, który nazywa się Server Name. No i tam możemy znaleźć całe mnóstwo narzędzi, które ułatwi nam pracę nad modami w różnych aspektach. Mamy też stronę, która jest, myślę, dobra dla początkujących. Strona o adresie soulsmodding.wiki.com. No i tam właśnie możemy znaleźć dużo poradników. A co jeszcze jest ważne? No na pewno jest ważna dobra znajomość angielskiego. Na tych serwerach i stronach wszystko jest po prostu po angielsku. Mm-hmm. No w Polsce też w ogóle nisza straszna, nie? Takie modowanie, a w ogóle modowanie Soulsów to ja nawet przyznam, bez bicia nie wiedziałem, że ktoś to robi jakoś tak, podstawa, nie? Że po prostu no, trzeba dobrze znać w miarę język, żeby się też umieć po prostu z kimś dogadać, jak się masz czymś problem i nie wiesz, jak go rozwiązać. No, dokładnie. A są translatory na szczęście, jakby ktoś tam nie potrzebował, ewentualnie w komunikacji pisanej. Czyli dorzucimy te wszystkie rzeczy jak coś do opisu, ten Discord i link do stronki, jakby ktoś był zainteresowany nauką. Tak, to jak najbardziej go damy. To tam no będzie można sobie wbić. Od strony technicznej taką pierwszą rzeczą, jaką powinieneś zrobić, jeśli chcesz zacząć modować Soulsy, to jest rozpakowanie plików gry Jabberem. Bez tego właściwie ani rusz coś tam zrobić dużego. No i jak już tą grę sobie rozpakujesz tym narzędziem Jabberem, ono jest dostępne właśnie też na Nexus Mods dla Sekiro. Mhm. Aktualnie jedynie, tak jakby wyświetla się jedynie jako mod dla Sekiro, z tego co się orientuję. Jak już sobie tą grę rozpakujesz, to możesz korzystać już z edytora map, którym jest DS Map Studio. A, czyli tak dopytując, tłumacząc, to ten program polega na tym, że po prostu możesz jakby dopiero zacząć pracować, tak? Na tej grze. Tak. Zacząć tam coś kodować albo po prostu tekstury podmienić na przykład, tak? To takie najbardziej no tak, bez tego rzecz. Raczej nie zaczniesz po prostu. Okej. A tutaj jaka taka rzecz była, od której zaczynałeś, tak w sumie, jeżeli chodzi o mody, tak nie wiem, chodziło o na przykład dodanie zmiany animacji u jednego przeciwnika z drugim, czy coś takiego najprostszego, nie? Jakbyś chciał zacząć, jakby ktoś chciał zacząć, to co byś powiedział, że od czego zacznij na przykład, nie? Tak faktycznie, jakiej czynności? Bo pewnie no niektóre są trudniejsze, nie? Pewnie. Myślę, że takimi dwiema najprostszymi czynnościami to jest właśnie po prostu zmienienie jakiegoś parametru w grze, typu, nie wiem, no, chociażby damage zadawanej broni. Mhm. Taka najprostsza rzecz, po prostu odpalasz DS Map Studio, wchodzisz w parametry, znajdujesz zakładkę tam z brońmi, czy tam ze zbroją też jest osobna, no i tam właśnie już masz po prostu wszystko na tacy i możesz różne rzeczy pozmieniać. Okej, to chyba nawet tak robili na Cheat Engine, nie? I takie jakieś podstawowe rzeczy, no, ale to nie jest modowanie, tak, ale generalnie ten sam efekt osiągali ludzie, nie? No tak, to jest ten sam efekt, aczkolwiek taka najprostsza rzecz do zrobienia w sumie, tuż po rozpakowaniu gry. No a tak poza tym to jeszcze właśnie masz coś takiego jak edytor zdarzeń animacji, czyli DS Anim Studio. No i właśnie tam możesz sobie pozmieniać to, co się dzieje podczas animacji przeciwnika, czyli w którym momencie zaczyna i kończy się hitbox, w sensie czasowym, czy też chociażby jakie dźwięki tam ta postać z siebie wydobywa, czy też właśnie efekty wizualne, na przykład, nie wiem, na broni efekt. No albo krew, tak, czy przy kolizji ma być jakaś, czy coś innego? Krew to już jest akurat co innego. Okay. W sensie... Czyli bardziej na przykład smuga jakaś, tak? Aha, okej. Okay. Tak, smugi na pewno. No i tak generalnie to pracujemy z takimi językami jak Lua w przypadku edytowania, tworzenia skryptów przeciwników i na C#u, ponieważ na C#u jest napisane wiele narzędzi. Okej, ja to tak dopytam z perspektywy laika i też właśnie osób, które mogą chcieć zacząć, to nauka taka, żeby zacząć się jakoś bawić z twojej perspektywy długo ci zajęła? Tak, żeby, wiadomo, bo to nie jest tak, że się nauczyłeś już wszystko umiesz, tylko cały czas tam testujesz, bawisz się, kombinujesz, ale tak, żeby w jakimkolwiek stopniu być operacyjnym, to dużo czasu potrzebowałeś, żeby się nauczyć tych języków? Wiesz co, znaczy pierwszym takim językiem, jakiego się w cudzysłowie uczyłem, żeby zacząć to było właśnie Lua. No i ta moja nauka to polegała głównie na tym, że po prostu odpalałem sobie jakiś tam gotowy skrypt przeciwnika. No i po prostu... Sprawdzałem, co się stanie, jak będę tam zmieniać różne jakieś wartości. Okej, czyli grzebałeś po prostu na własną rękę. Tak. Największym problemem było to, że większość, właściwie wszystkie zmienne w tych skryptach zachowań przeciwników są nieopisane, czyli nie wiadomo, co to jest, no chyba że jest... do tej zmiennej przypisana funkcja, która ma oczywistą nazwę, typu, nie wiem, get distance, nie? Czyli sprawdź, jaki jest dystans pomiędzy tobą a przeciwnikiem. Okej, czyli czasami coś zmienia się, nawet nie wiesz, co się tak naprawdę mogło wydarzyć w grze. No, tak właśnie było. Rozumiem. A w zasadzie tak, jak już mówimy o samym modowaniu, to jak mamy po prostu konkretnie tutaj waszą pracę, czyli moda do Dark Souls 3, to jaka jest największa trudność, jak tworzy się takiego moda na akurat, powiedzmy, w przypadku Dark Souls 3? To jest jakaś taka, nie wiem, jakaś szczególna rzecz, która ci zapadła w pamięci, z którą się najbardziej namęczyłeś podczas pracowania? Nie mówię o konkretach, nie, że na przykład na tym bossie czy coś takiego, tylko tak po prostu... Czy było coś takiego, co ci zapadło w pamięci, czy tak niespecjalnie właśnie? Tak, ale może zacznę od tego, jeszcze zanim powiem o tym, co wspominasz, że sama nauka na początku może być trudna, no bo są jakieś takie drobne rzeczy typu, nie wiem, program wywali błąd z jakiegoś głupiego powodu, na przykład nawet z takiego, że twój kursor nie jest umieszczony tak jakby na samej górze ekranu. Co? Jest właśnie, tak, jest taki problem, przynajmniej ja miałem taki problem właśnie z programem DS Anime Studio, że tuż po odpaleniu go, po odpaleniu pliku tym programem muszę dać kursor myszy na samą górę i dopiero wtedy ten program mi się prawidłowo odpali, nie wywali błędu. Ja pierniczę. Ja słyszałem i tak się też spodziewałem w sumie, że silnik tutaj stworzony przez From Software nie jest jakiś wdzięczny, nie, do pracy z modami. Tak mówię, jak wcześniej mówiłem, po tej ilości tak modów tak oceniałem, nie, albo tym, że one nie były tak zaawansowane jak ten wasz tutaj, tam była może zmiana w przypadku, znaczy odstępstwo od tego w przypadku Daughters of Ash na przykład, które było też bardzo takim ingerującym w grę modem, ale nie sądziłem, że to aż taka skala jest tego problemu, nie? Skoro, jednak pracujecie na tych programach nieoficjalnych, chyba... nie od dewelopera. No nie, to są programy tworzone właśnie przez community. Także odnośnie tego pytania, to musimy mieć dostęp do konkretnych narzędzi i nauczyć się z nich korzystać. A tak wracając do tego, co wcześniej powiedziałeś, to myślę, że najtrudniejszą rzeczą, przynajmniej dla mnie, próbowałem tego z raz, jest tworzenie nowych modeli postaci oraz ich poprawne zaimportowanie do gry. Okej, czyli od zera, tak. W sensie, że tworzycie obiekt jakiś, tak, czy model, tak, postaci, nie, że bazujecie na nawet, edycji tego, co już jest. Nawet nie tylko od zera, ale właśnie w Dark Souls 1 było tak, że jak chciałeś zmienić coś w modelu, w sensie jak ja coś chciałem zmienić w modelu, to musiałem do tego użyć takiego konkretnego narzędzia, jakim jest chociażby właśnie Autodesk, czyli taki odpowiednik Blendera, 3ds Max. No i co poza tym? No i to chyba tak tyle odnośnie tego pytania. To rozumiem, to fajnie, że jakby mimo wszystko jest to możliwe w ogóle, nie? I że można się spodziewać też takich rzeczy na waszym modzie, co widać było właśnie w tym oficjalnym gameplay trailerze, który tam wypuściliście. Super sprawa. I właśnie co do samego waszego moda jeszcze idąc dalej, to planujecie wersję demo? Albo czy możesz zdradzić ewentualnie, kiedy mogłoby być, jeśli tak? Tak, jak najbardziej demo jest planowane i planujemy je wydać w tym roku i mam nadzieję, że tak się właśnie stanie. Okej, super, czyli bez większych szczegółów, tak? Który to, czy pierwsza połowa, czy druga, ale jest duża szansa ten rok, no to ekstra. Tak, jak najbardziej. W ogóle widziałem, tak mi ten gameplay tutaj w tle leci i widziałem też animację, czy w ogóle tą sztuczną inteligencję, która w Sekiro była jakby zaimplementowana i tam została stworzona przy okazji tworzenia tej gry. I tak się zastanawiałem, czy byli na przykład tacy przeciwnicy lub bossowie z innych gier, lub może też z Sekiro, z których chcieliście zaczerpnąć, ale na przykład stwierdziliście, że to trochę nie ma sensu, albo coś tam się nie sprawdza na tym. W przypadku Dark Souls 3, że na przykład mimo wszystko ta postać jest za wolna, albo ma za mało staminy, albo coś takiego, no coś po prostu nie gra może? Mieliśmy taki problem z przeciwnikami, że na przykład w Sekiro masz przeciwników, których animacje są dość szybkie. No delikatnie mówiąc. Tak, no i trzeba było je troszkę spowolnić, aby na przykład taki rycerz w pełnej zbroi płytowej dawał odpowiednie wrażenie, że jednak no, nie porusza się tak zupełnie z prędkością światła, co nie. A z drugiej strony masz też właśnie animacje postaci w Dark Souls 1, które są no, powolne. Cała ta gra jest dużo wolniejsza. I te, z których korzystamy, należało właśnie delikatnie przyspieszyć. Aha, czyli nawet w tą drugą stronę. Tak. Okej. Nie sądziłem, że to aż taka swoboda było po prostu zrobione w tym celu, żeby ta prędkość tych wszystkich przeciwników była odpowiednio znormalizowana. No to Sekiro jeszcze szybsze, moim zdaniem, przynajmniej jest niż Bloodborne, nie? No to już w ogóle postać z Dark Soulsa, no to tak naprawdę miałaby problemy, nie? A na przykład jak macie to odbijanie ataków przez przeciwnika, to tam to takie parowanie, nie? No to też na przykład musieliście, ty konkretnie, tak? Bo ty się akurat zajmujesz tą sztuczną inteligencją przeciwników. Tak. To musiałeś na przykład zrobić tak, że nie wiem, jest jakiś taki algorytm, że co ileś ataków, no musi on przepuścić jakiś cios, no bo domyślam się, że mogło być sytuacje, że przeciwnik ci wszystko odbija, nie? No bo w Sekiro na przykład on blokował wszystko, a w Sekiro go zabijałeś przez to, że on tracił posturę swoją, a tutaj tego nie ma, nie? W Dark Souls 3. Czy to jakoś... tutaj właśnie... Czy będzie? No nie ma postury, ale jest przecież stamina. Przeciwnik blokuje te ciosy i traci staminę, tak jak w Dark Souls 3 przeciwnikami, którzy używają tarczy, prawda? Tylko, że tutaj właśnie... Czyli równowaga dobra, może... i front staby pewnie, nie? By były tutaj. No tak, te ciosy można parować, możesz też ty je blokować. Ale może tak jakby opowiem jeszcze właśnie o tym, jak to się odbywa. Mhm. No więc inteligencja przeciwników w Arch Thrones jest pisana niemalże w całości przeze mnie, właśnie w języku Lua. A jedyne, co jest tak jakby kopiowane z Sekiro, to są animacje i dźwięki. Aha, rozumiem. No i właśnie mi osobiście udało się tutaj odwzorować tą mechanikę odbić, jaką posługują się ci przeciwnicy. Ale tutaj działa ona troszeczkę inaczej, ponieważ ci zwykli przeciwnicy u nas nie mają postury. Więc te odbicia u nas to jest zwyczajny blok przeciwnika, wykonany tuż przed tym, jak on zostaje uderzony. Mhm. Jest to troszeczkę jak parowanie. I tuż po wykonaniu takiego bloku przeciwnik wykonuje kontratak, który możesz albo sparować, ominąć lub zablokować. Bo czasami te kontraataki potrafią być dość szybkie. Okej, czyli taka totalnie inna, nowa mechanika w pewnym sensie, można powiedzieć nawet. Trochę tak. No i ci przeciwnicy tracą staminę, otrzymując ciosy na blok za każdym razem. Mhm. Jeśli będziemy wykonywać takie krótkie i szybkie serie ciosów, to możemy ich wytrącić z równowagi, ale pomóc nam w tym mogą też silniejsze ciosy, na przykład takie jak weapon arty, które zjadają sporo staminy. No, to byłoby fajne, bo będą one bardziej użyteczne niż faktycznie grze. I teraz, żeby nie było, że sprawiamy, że tylko przeciwnik ma takie zdolności, no to aktualnie pracujemy nad podobną mechaniką dla gracza. Mhm. Będzie to trochę podobne do Elden Ring, gdzie trochę do Elden Ring i trochę do Sekiro. Jeśli naciśniemy przycisk bloku w momencie, gdy spada atak, to zużyje on nam mniej staminy. I po takim udanym, naprawdę udanym bloku naciskamy silny atak, żeby wykonać unikalny ruch kontrę. Więc to będzie właśnie trochę jak guard counter w Elden Ring, tylko że musisz mieć dobry timing bloku. Mhm, rozumiem. Tak jak to robią właśnie u nas przeciwnicy. Okej. Powiem ci, że jak już zacząłeś o tym mówić od strony też przeciwników, to tak trochę się spodziewałem, ale i miałem na to nadzieję, że tak będzie, bo to jest super opcja, żeby tak to zbalansować, nie? No bo faktycznie przyda się to do wyrównania trochę tego gameplayu, nie? Nie tylko samo spowolnienie animacji, widzę, że tutaj ma jakoś to tak urozmaicić i dostosować trochę do warunków Dark Soulsowych, ale i to odbijanie, no to jest mega. No się trochę będziemy mogli poczuć jak w Elden Ring w takim razie. Trochę tak, ale może jeszcze dodam taką małą rzecz, że nie planujemy, aby każdy przeciwnik odbijał te ciosy, bo to by mogło być dla kogoś po prostu frustrujące. Nie każdemu może się spodobać to, że zmieniamy Dark Souls w właśnie takie trochę kuriozalne połączenia, no ale z drugiej strony chcieliśmy właśnie wprowadzić coś nowego. Nie, no to moim zdaniem jest super, nie? Nie musisz mówić, jak to zrobiliście, ale ja myślę, że to fajnie by się na pewno sprawdziło, może tak jest, że po prostu minibossowie, nie? Będą mieli coś takiego, albo faktycznie jacyś tacy dani przeciwnicy, którzy są naprawdę tacy mega mocni, jak nie wiem, w DLC na przykład pierwszym do Dark Souls 3 byli ci rycerze, co potrafili ten atak taki podziemny puszczać tak na dobrą sprawę, na dystans, nie? Więc no i też nie każdy przeciwnik miał takie umiejętności, ale one akurat były mega OP, nie? I tak jakoś tak wyróżniały tych wrogów na tle innych. Ja może jeszcze dodam to, co powiedziałeś o tych odbiciach. To znaczy, czy przeciwnicy mogą te odbicia czasami przypuszczać? Tak, mogą. Ale tylko jeśli stoisz, tylko jeśli nie stoisz bezpośrednio tuż przed nimi. Okay. I te odbicia mogą oni też przepuszczać, jeśli po prostu nie pozwala im na to zdarzenie animacji. To znaczy, że oni te ataki mogą odbijać tylko wtedy, kiedy wykonują atak i oni dopiero po pewnym dość krótkim czasie mogą to odbić. Czyli jeśli zaatakujesz ich praktycznie tuż od razu po tym, jak oni zaatakują, to prawdopodobnie nie zdążą tego odbić. Rozumiem. Ewentualnie pewnie idą z tym tokiem rozmawiania, jeżeli na przykład ich broń odbije się od twojej tarczy, to wtedy też masz chwilę na to, żeby nie zdążyli. To akurat zależy, no bo jeśli przeciwnik skończy kombos, to tak. Aha, dobra, bo w sumie tak, nie każdy przeciwnik ma też tak, że odbicie, znaczy uderzenie w tarczę odbija go, nie? I go wytrąca na chwilę jakby tak z animacji, to racja. W sensie, jeśli masz na myśli odbicie parowanie, to tak, a jeśli chodzi ci o odbicie takie, że... Że masz blok podniesiony, nie? Aha, no to właśnie wtedy to już różnie. Okej, no, czyli zależy od wroga. A czy będą też jakieś takie szanse, żebyś ty tutaj zdradził zarysu fabularnego waszego moda? Dark Souls Arch Thrones? No właściwie to tak, zyskałem taką możliwość, takie pozwolenie. No więc Arch Thrones to jest alternatywna historia fanfiction do Dark Souls 3. Jest to historia osadzona we wcześniejszych ramach czasowych, mniej więcej w tym samym czasie, kiedy książę Lofric odmówił połączenia ognia. I wtedy właśnie strażniczka ognia stworzyła system, który u nas jest zwany jako Nexus of Embers, gdzie wy go pewnie znacie jako, no tą lokację ogólnie, jako Firelink Shrine. Widać na początku trailera zresztą. Tak. I dzięki temu systemowi potencjalni bohaterowie mogą połączyć ogień, a ty jako gracz jesteś jednym z nich. Ja jeszcze mogę tak generalnie potwierdzić pewne rzeczy, które pokazaliśmy po prostu. Przepraszam, moi drodzy, że przerywam, ale już na etapie montażu, po nagraniu naszego wywiadu zaszła konieczność, abyśmy sprostowali tylko element historii tak zwanej Wormthorn Village, czyli wioski, w której toczy się wojna. I tutaj biorą w niej udział siły aniołów oraz tak zwanych trzech filarów. Z tym, że warto właśnie zaznaczyć, że tak naprawdę obecność w tej wojnie sił książęcych jest jak najbardziej zrozumiała i taka naturalna z punktu widzenia trwałości porządku tak naprawdę panującego w królestwie. I wyznawcy sił księcia Lothrica są po prostu lojalistami wobec tradycyjnych dróg królestwa i uważają anielską wiarę za heretycką. Natomiast właśnie anioły są w opozycji do siły trzech filarów. I to warto było po prostu w tym momencie wytłumaczyć. Wróćmy już do tematu dalszej historii. No i tak jeszcze dodatkowo mogę powiedzieć, że w tej modyfikacji pojawiły się postacie, o których dotychczas mogłeś usłyszeć tylko jak sobie czytałeś opisy przedmiotów w poprzednich częściach serii. Okej. Czy na przykład... Dobra, nie wchodźmy w szczegóły. Nie, tak, z Dark Souls 1 na przykład Welka, nie? Była taką postacią, której nie mieliśmy w żadnej części trylogii obecnej. No, zobaczymy, co się pojawi. To mówię, no tutaj nie będziemy... Na pewno nie wykluczam. Tutaj mówię, nie będziemy jakoś wchodzić mega w te szczegóły, ale jak już mówisz o tym, że o tym, co było pokazane w tym trailerze, możemy pogadać, to nie wiem, czy możesz zdradzić, czy właśnie ta konstrukcja świata to właśnie będzie tak, że coś na kształt Demon Souls i Nexusa, że się teleportujemy do różnych zakamarków, bo chodzi mi o to, że to, co pokazaliście tutaj, to wygląda na tyle odmiennie i odlegle, te lokacje, że tak w połączeniu z tą konstrukcją tej spójni, powiedzmy, to tak się zastanawiam, czy to będzie właśnie tak, że stamtąd weźmy taką lokację wypadową bardziej, czy to będzie taki mimo wszystko punkt, żebyś szybko sobie przeszedł gdzieś, ale i tak ten świat możesz na pieszo poeksplorować sobie cały. Wiesz co, no właśnie generalnie koncepcja jest taka, że struktura świata ma przypominać te z Demon's Souls. Takie jest głównie główne założenie tej modyfikacji po prostu. No tak nawet po tytule sądziłem, ale wiesz, lepiej dopytać. No tak. Każdy tron przeniesie nas zupełnie gdzie indziej i raczej nie planujemy tych sekcji łączyć. Ponieważ chcemy, żeby po prostu gracz mógł jakoś te trony sobie utożsamić z pewnymi sekcjami lokacji, a nie, że na przykład w jednym tronie siądzie na ognisku i może już się przeteleportować do lokacji z innego tronu. Raczej czegoś takiego nie planujemy. Rozumiem. To To trochę by tak zniszczyło sens tej lokacji, nie? No ale, tak, ale tak, rozumiem. Właśnie dlatego to się nazywa Nexusem, nie? Mhm, okej. Okay. Jeżeli chodzi o właśnie tutaj te animacje, jak wspominałeś, to będą też takie, bo tam mówisz o modyfikacji, tak? Że będą niektóre przyspieszone, spowolnione, niektóre będą właśnie z innych, ale takie na przykład sytuacje będą, że będziesz miał takiego autorskiego przeciwnika, jak wspomniałeś, którym nie będzie w ogóle żadnych takich zmodyfikowanych, a na przykład będą unikalne totalnie tylko ruchy, albo właśnie autorskie w pełni animacje, czy to raczej mimo wszystko musi się jakoś trochę opierać na tym, że to będą też te umiejętności zmodyfikowane, bo na przykład, nie wiem, tak się ciężko czy długo robi te autorskie, że one będą raczej dopełniały tych przeciwników. Wiesz co, raczej nie będzie unikalnych animacji, ponieważ zajęłoby to nam zbyt wiele czasu w obecnym składzie, żeby jeszcze właśnie robić animacje. Rozumiem. No, tutaj wasz skład dość liczny jest, nie? I tak chciałem w ogóle dopytać, bo być może ktoś tutaj na przykład ogląda sobie teraz ten materiał i tak się zastanawia, że chciałby się na przykład nauczyć modować, albo na przykład już się bawił, ale też tak siedzi sobie, wiesz, po cichu w swoim pokoju. Czy można jeszcze jakoś dołączyć do waszego zespołu i wspomóc was właśnie w działaniu? Czy jakąś rekrutację jeszcze prowadzicie? Jak najbardziej można dołączyć, aczkolwiek po ostatnim filmie przybyło kilka osób. No, pół miliona, nie? Wyświetleń. No, myślę, że aktualnie najbardziej potrzebujemy artystów, którzy znają się na modelowaniu, czyli to, co najtrudniejsze. Okej, czyli jak ale coś... Myślę, że właśnie jak będziemy konkretnie coś potrzebować, to na Twitterze pewnie będzie jakaś informacja. Okej, czy właśnie na Twitterka, tak? Najlepiej do was uderzać, czy jakiś tam mail też jest projektowy? Tak, najlepiej na Twitterkach uderzać. Okay. Jak coś, to już wiecie, jak można się włączyć. A powiedz mi, skoro to mają być takie właśnie te oddzielne lokacje i ten świat bardziej właśnie na kształt Demon Souls, to tak możesz jakoś przyrównać długość gry, tak waszą planowaną, do podstawki, do Vanilli Dark Souls 3? Czy to będzie raczej doświadczenie krótsze, dłuższe? Czy nie? Ciężko to na razie ocenić jakoś na etapie. Odnośnie długości gry, to wstępnie plan jest taki, żeby każdy z naszych tronów zawierał po 4 poziomy. Okay. No i każdy z nich będzie najprawdopodobniej zakończony starciem z bossem. Więc będzie to tak mniej więcej 20 poziomów łącznie. Okej, no to naprawdę solidnie. Jeszcze w ogóle biorąc pod uwagę właśnie ile takie rzeczy się tworzy, no to jest mega sprawa, nie? A tak prywatnie właśnie jakbyś mógł wskazać jakąś swoją ulubioną modyfikację w grach albo w Soulsach, albo coś, co tak się, wiesz, inspiruje tutaj do robienia, albo do tego, żeby w ogóle zacząć, jak zaczynałeś to robić, coś cię zainspirowało szczególnie jakoś? Wiesz co, taką chyba moim pierwszym ulubioną modyfikacją to było Champions Ashes do DS3. Tam twórcy zrobili naprawdę świetną robotę, żeby jakoś usprawnić jakość PvP, żeby po prostu sprawić, żeby to było trochę bardziej zbalansowane. Dodali też bronię z Bloodborne, jakieś tam też Sekiro ostatnio. No i tak poza tym to właśnie zrobili na Discordzie, zrobili własnego Discorda, gdzie można się zgadać i porobić jakieś PvP właśnie z ludźmi tej modyfikacji. A, to jest super. To ja tak jakoś nawet się chyba za tego moda nawet nie zabierałem, tak szczerze mówiąc. Sinders też był mi bardzo polecany. Wiesz co, jak tak rozmawiamy od początku, takie jedno pytanie, nie? Mi siedzi w głowie, o którym nie gadaliśmy, więc jak coś to możesz pominąć, ale czy nie kusiło jakoś tak ciebie, może was, żeby na przykład spróbować stworzyć, bo tę lokację z Archstone'a właśnie niewykorzystanego z Demon Souls, Bo to jest, powiem ci, coś, nie? Jak tak zawsze sobie gram w Demon's Souls, że myślę, kurde, że tego jeszcze nikt nie zrobił, nie? Bo tam jest mapa taka w mega wstępnej wersji, pewnie to widziałeś i znasz doskonale. Wiadomo, że tam są te modele odkopane z plików gry. No i teraz jak ten emulator taki tam został wypuszczony, nieoficjalny oczywiście, no to tam pewnie można już coś podziałać, nie? Bo nawet widziałem, że tam jakieś wstępne mody ludzie robili rok temu już nawet do tego Demon's Souls, czy dawniej nawet. Nie wiem, no tak mówię, poza konkursem takie pytanko, nie? Ale czy to jest możliwe? Mogę ci powiedzieć od razu, że jak najbardziej jest to możliwe. Jest chociażby możliwe przeportowanie animacji przeciwnika z Demon's Souls i tej tak jakby jego pozy, co nie? Do jakiegoś innego w Dark Souls 3 właśnie. On to mega. Odnośnie tworzenia przeze mnie modów. No więc jednym z takich pierwszych modów, jakie wypuściłem, to była modyfikacja zmieniająca finalnego bossa w The Ring City, czyli Gale'a. No i on tam miał właśnie przeze mnie zmodyfikowaną inteligencję, nowe ruchy i był bardziej agresywny. On tam właśnie miał taki charakterystyczny ruch, który był nieużyty w oficjalnej wersji gry, gdzie biegnie na ciebie, strzelając kuszą. Kurde. I ja zrobiłem coś takiego, że jak on się do ciebie zbliża i strzela tą kuszą, to jeszcze na końcu wymachuje mieczem, nie? Więc musisz tego uniknąć w bok. Aha, czyli to tak połączyłem. Taki najbardziej chyba najciekawszy ruch, tak mi się wydaje, który nie został zaimplementowany w oficjalnej wersji gry. I to po tym modzie, tak? Bo to jest publiczne cały czas? Czy to już tak to jest cały czas publiczne. Możemy nawet do tego dać linka. Okej, to pewnie. To może ktoś sobie też przetestować. A działa to na tej nowej wersji tam, tej ostatecznej Dark Soulsa? Czy to trzeba jakoś tam downpatchować? Ja właśnie ostatnio nie sprawdzałem tego nawet po prostu, ponieważ no nie zajmuję się tym aktualnie już. Nie, no wiadomo, no teraz nie ma czasu. Tą modyfikację, ale można sobie zobaczyć film. Także, no. Rozumiem, że to potem, tak? Cię zgarnęli do tego no właściwie projektu. To tak. Okej, i co jeszcze? Bo ci jeszcze jest taka druga, popularniejsza modyfikacja ode mnie. Jest to, uwaga, jest to mod zmieniający Sifa z DS1 w ptasibę z wielką pałką. Co? Tak. O kurde. I jestem z niej naprawdę dumny. Okay. Jest to pierwszy i ostatni mod, który stworzyłem używając 3DS Maxa, czyli Autodeska. I tam też jakieś, rozumiem, za te animacje szły, tak? Tam po prostu nie tylko... Wiesz co, użyłem tam jednej animacji, która nie była użyta w grze. Aha, czyli też odkopane coś po prostu i dopracowane. Tak, to też możemy pokazać. Okej. Zrobimy taką listę w opisie. Jeżeli ktoś na przykład z oglądających jakimś cudem zauważy, że czegoś brakuje, to dajcie proszę znać w komentarzach poniżej, to na pewno tam wtedy to dorzucimy. To kurde fajnie, że takie coś robiłeś. I to już były pierwsze projekty, tak? Czy tam miałeś jakieś takie, które stwierdziłeś, że nie nadają się, nie wrzucam tego na Nexus Mods, albo nie wiem, porzuciłeś? Czy to były takie od początku, jak najbardziej mam jeden porzucony projekt. Jest to modyfikacja pierwszego Dark Souls, czyli jeszcze tej wersji niezremasterowanej, którą osobiście uwielbiam. Bardziej od remastera. No, między innymi chociażby dlatego, że miałem takie wrażenie, że remaster nie jest tak płynny jak oryginalny Dark Souls. Po tym, jak sobie zainstalujesz tą modyfikację, która blokowywała ci FPS. Ale to taki szczegół. No i ten mod właśnie chciałem w nim sprawić, żeby przeciwnicy mieli nowe ruchy. Chciałem tam dodać różne bronie, chociażby z Dark Souls 2 właśnie, które tam sobie obrabiałem w blenderze. No i to tam z grubsza w sumie tyle. Tam było parę zmodyfikowanych boss fightów właśnie. Ej, no to też fajnie. Czyli taki playground miałeś trochę, nie? Do poeksperymentowania też. No, na pewno. Naprawdę fajne. To tak, przepraszam, chciałem ci wejść w słowo, jak mówisz o tych klatkach, to przypomniał mi się twój komentarz, że właśnie w tej modyfikacji, na którą teraz pracujecie, do Dark Souls 3 Arch Thrones jest 60 FPS-ów, tylko trailer był tak nagrany w niższej po prostu. Tak, to tylko trailer był tak nagrany, natomiast w modyfikacji aktualnie gra się naprawdę płynnie, jeśli nawet masz, nie wiem, GTX-a 970, tak jak ja aktualnie, to na spokojnie ci ten mod pójdzie. Super, to mega się cieszę, bo nie będę wymieniał nazwy, ale była taka jedna modyfikacja, to też ci tam pisałem, że wyglądała też na zasadzie takiej dość ambitnej, tam chyba jedna osoba akurat to robiła i została porzucona, bo tam po prostu były problemy optymalizacyjne, nie? Tam się za dużo miało dziać. Mogę ci powiedzieć, że niektóre modyfikacje dodają coś takiego, że zmieniają grafikę w taki sposób, że masz dodany, nie wiem, efekt bloom, który tak jakby jest emitowany, robiony przez sam silnik, a nie jakiś zewnętrzny program. No i ten efekt potrafi naprawdę zjeść proces. Trochę zepsuć, trochę zjeść właśnie zasoby. No. Okay. Także my tego nie używamy. No to super. Czyli nie wiem, czy sprawdzaliście kompatybilność, albo czy będzie jakaś... Ale to tylko taki przykład, jak coś... Aha. Nie, właśnie wiesz co, chciałem zapytać, czy jakąś tam kompatybilność sobie robiliście, sprawdzaliście, tak, z innymi jakimiś modami, czy to będzie możliwe? Bo nie wiem, jak to obecnie wygląda. Nie planujemy kompatybilności z innymi modami. Okej, czyli wystarczający będzie mod, jak najbardziej. Dokładnie. Słuchaj, ja myślę, że na tym moglibyśmy na spokojnie zakończyć. Omówiliśmy w sumie te wszystkie najciekawsze pomysły. Ja trzymam bardzo kciuki za wasz projekt, bo kurczę, no nie ukrywam, że tego typu mody to jest jakieś takie możliwość ponownego doświadczenia gier, które kocham, uwielbiam i wiem, że osoby, które oglądają ten film na pewno też, więc w ich imieniu ci dziękuję za robotę i całemu teamowi i super, że w ogóle zdecydowałeś się tutaj poświęcić swój czas i opowiedzieć trochę nam o tej swojej pracy też, o sobie i o tej modyfikacji, bo to będzie no jedyna taka opcja, żeby może jakoś tak w Polsce przybliżyć ten temat i być może ktoś się do ciebie odezwie też, nie? I tam wiesz, byś miał kogoś zrekrutowanego do swojego zespołu. Albo może doczekamy się dzięki temu naprawdę fajnych modów na tej polskiej soulsowej scenie. No to chyba wszystko. To cóż, no będziemy kończyć, to do zobaczyska. No to na razie i pozdrawiam wszystkich oglądających. Pozdrawiam również i dzięki wielkie za oglądanie. I to by było na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się podobało, tak samo jak i mi, że jesteście nastawieni naprawdę niesamowicie na ten mod i że po prostu też mogliście się dowiedzieć czegoś nowego dzięki Cyjanikowi. Przy okazji raz jeszcze zapraszam do sprawdzania sobie linku do jego twórczości, no i wszystkich linków tak naprawdę, do wszystkich źródeł i rzeczy, o których tutaj dzisiaj rozmawialiśmy. Tam też będzie rozpiska tych programów, o których Cyjanik wspominał. Trzeba sobie po prostu rozwinąć opis, aby się z tym wszystkim zapoznać. I raz jeszcze zachęcam do wsparcia tutaj oczywiście twórców tej modyfikacji. Nie wypada mi mówić o moim po prostu patronacie, no bo tutaj myślę, że w tym momencie naprawdę twórcy akurat zasługują na to, żeby ich wesprzeć, bo robią coś niesamowitego. No i dzięki nim będziemy mieli tak naprawdę kilkanaście godzin, tak myślę. To nie jest jakieś wewnętrzne info dokładne. Sami słyszeliście na wywiadzie, jak to zostało przedstawione, ale no godzin zabawy, więc... Jeśli ktoś może, to naprawdę gorąco zapraszam do tego, żeby wesprzeć. Ja na pewno też to zrobię, bo powiem wam, że to jest naprawdę niesamowity projekt i trzymam gorąco tam ekipę kciuki. Od razu mówię, bo wypada, to nie jest film sponsorowany, ani nic takiego, to jest moja po prostu prywatna opinia, z którą się po prostu z wami dzielę. No i pamiętajcie, rozwincie sobie opis, tam jest wszystko, dajcie znać proszę, co wam w komentarzach poniżej, co sądzicie o tym, bo Cyjanik wspomniał, że będzie sprawdzał też sekcję komentarzy, no i po prostu będzie też bezpośrednio, samodzielnie odpowiadał na wasze pytania. Jeżeli będzie tych pytań natomiast bardzo dużo i będą naprawdę ciekawe, to być może uda mi się go namówić też na nagranie takiego drugiego filmu, jeśli chcielibyście oczywiście. Jeśli tak, zostawcie kciuka w górę, będzie mi bardzo miło, bo to jest materiał, nad którym naprawdę no, najdłużej chyba będę siedział od czasów materiałów o historii Dark Souls, czy też o niewykorzystanym kontencie, bo no, tutaj będzie mnóstwo montażu, po prostu jego przygotowania, nagrania wywiadu tutaj, a także ogarnięcia napisów polskich, angielskich do tego filmu, który naprawdę jest długi, także mam nadzieję, że miło po prostu wam się to będzie oglądało. No i przede wszystkim zapraszam też do subskrypcji mojego kanału, jeśli, tak już mówię oczywiście o moim kanale, jeśli chcecie być na bieżąco z moją twórczością, a także być może nie przegapić właśnie kolejnego wywiadu i też oczywiście serii Zagrajmy w Dark Souls Archfront, na której na pewno będziemy długo się doskonale bawić. Raz jeszcze dziękuję bardzo ekipie tworzącej tę modyfikację, że tutaj, no i przede wszystkim Cianikowi, że udało się akurat na moim kanale nagrać taki pierwszy na świecie wywiad, tak na dobrą sprawę. No, czuję się bardzo wyróżniony i jest mi strasznie miło z tego powodu. Przed jakimiś, wiecie, wielkimi serwisami z grami i tak dalej. No kurde, no ta modyfikacja naprawdę wygląda niesamowicie. Jest straszny hype na to i słusznie. Więc wielkie, wielkie dzięki i ekipie, i wam, moi drodzy, za to oczywiście, że obejrzeliście ten film, że jesteście, że mnie wspieracie również, że mam dzięki wam możliwość poprawiania po prostu swojej twórczości, co pewnie zauważyliście w tym filmie, jeżeli chodzi o jakość kamery i tak dalej. A teraz, moi drodzy, nie przedłużam, tylko oczywiście życzę wam miłego dnia. No i cóż, do usłyszenia w kolejnych produkcjach na moim kanale. Subskrybujcie, aby być na bieżąco i pamiętajcie, wszystkie najważniejsze linki, w tym oczywiście wsparcie dla twórców, znajdziecie w opisie tego filmu. A tymczasem to by było na tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia. Pa, pa.